STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok. Jesteśmy z trenerem Wojciechem Kobeszką po meczu Jagiellonii 2 Białystok ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Porażka 1-2. Jak to wyglądało z pana perspektywy? Jak pan oceni to spotkanie? Na pewno to było lepsze spotkanie niż dwa ostatnie nasze, ale mimo wszystko mimo lepszej gry znowu zanotowaliśmy porażkę. Szkoda, a z drugiej strony dzisiaj zabrakło nam troszeczkę jakości z przodu, jeżeli chodzi o wykończenie i dokładne podanie ostatnie. Bo budowaliśmy dzisiaj grę, staraliśmy się grać w piłkę. Świt również grał w piłkę, także myślę, że to był ciekawy mecz pod kątem piłkarskim, ale ta jakość i doświadczenie u zawodników Świtu były niestety lepsze i stąd dzisiaj nasza porażka. Pierwsza połowa bezbramkowa, w drugiej 3 gole, ale przynajmniej z moich obserwacji wynika to, że wyście złapali wiatr w żagle po tej stracie bramki. Bardzo dobrze chłopcy zareagowali, szybko wyrównali. Później mieli jeszcze kilka okazji, no i ta druga bramka stracona w takich dosyć kuriozalnych okolicznościach. No zgadza się, przeciwnik otworzył wynik meczu i wygrywał 1-0. Fajnie chłopcy zareagowali, zdobyliśmy bramkę po strzale Maćka Twarowskiego. No a później zabrakło troszeczkę chyba konsekwencji, bo straciliśmy bardzo głupią bramkę, uważam, drugą. No na tym poziomie nie powinno się takich bramek tracić z własnego wyprowadzenia piłki. Nie było kontroli przestrzeni tutaj i organizacji odpowiedniej w defensywie i przeciwnik w banalny sposób zdobył drugą bramkę i wygrywał 2-1. No starali się chłopcy, mieliśmy jeszcze sytuację Krzyśka Toporkiewicza, ale piłka minimalnie minęła bramkę drużyny gości. Wiadomo, zbieramy doświadczenie. Żałujemy troszeczkę tego meczu, bo uważam, że tak w przekroju całego meczu myślę, że remis byłby też wynikiem sprawiedliwym. 24 kwietnia jedziecie na mecz z Legią 2 Warszawa. No i trudno o optymizm przed tym spotkaniem, biorąc pod uwagę, że rezultaty ostatnie w tych trzech ostatnich meczach to 0-4, 0-3 i 1-2. Rezultaty rzeczywiście nie są najlepsze, ale jeżeli dobrze się nad tym zastanowić, gramy samą młodzieżą, staramy się grać w piłkę, nie uczymy ich wybijania piłki po autach, staramy się grać, płacimy za to czasami wysoką cenę, a czasami wygrywamy mecze. Teraz mamy troszeczkę inną sytuację, gdzie mamy trochę rzeczywiście sytuację, w której 3 kolejne mecze przegraliśmy, nie mieliśmy chyba bodajże takiej sytuacji w tym sezonie. Mamy delikatny kryzys, ale mam nadzieję, że pomału z tego wyjdziemy. Na pewno nie będziemy zmieniać tutaj żadnych ustaleń, jeżeli chodzi o grę. Będziemy starali się dalej budować grę i uczyć się grać w piłę na tym poziomie, bo przecież po to ci młodzi chłopcy zbierają to doświadczenie w trzeciej lidze, żeby zaprocentowało to później w pierwszym zespole lub w innych zespołach na wyższym poziomie rozgrywkowym. STS Zakłady Bukmacherskie, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok.